Lucjan, lew, jakiego nie było. Roxana Jędrzejewska Wróbel. Czyta Agnieszka Kowalczyk. Hania mieszkała z mamą i tatą w niedużym bloku na kolorowym osiedlu. Właśnie tam, w przytulnym mieszkaniu na drugim piętrze, miała swój pokój. Chociaż było w nim wszystko, co potrzebne jest małym dziewczynkom, żeby się dobrze bawiły, Hania często przychodziła do kuchni albo pokoju rodziców i oznajmiała: nudzę się. I zupełnie nie rozumiała, dlaczego to jedno niewinne słowo tak bardzo ich denerwowało. Podobnie jak narzekania, że się nie ma z kim bawić, bo prawdę mówiąc, Hania czuła się trochę samotna i marzyła o najlepszej przyjaciółce. Takiej, której mogłaby opowiedzieć wszystkie sekrety i nikt by się z niej nie śmiała. Oczywiście w bloku Hani mieszkały różne dziewczynki, ale zawsze, kiedy wychodziła na podwórko, wydawały się bardzo zajęte graniem w gumę albo chichotaniem pod czepakiem. Tak więc nie miała chwilowo najlepszej przyjaciółki ani nawet zwykłej koleżanki. Miała za to ząb, który się kiwał na samym przodzie. Taki kiwający się ząb to wielki skarb. Kiedy w końcu wpadnie, trzeba włożyć go pod poduszkę, a wtedy przez okno wleci zębowa wróżka i wymieni go na jakiś fantastyczny prezent. Hania nie mogła się już tego doczekać, ale ząb, chociaż co chwilę sprawdzała palce, wcale się nie spieszył. Aż do pewnego popołudnia. Tego dnia na obiad zamiast jej ulubionych naleśników były mięsne pulpeciki. Ohydne pulpeciki, mamrotała, dziobiąc je widelcem z taką miną, że z rozpaczy miała ochotę rzucić się z talerza prosto na podłogę. Kiedy nagle wypadł. Wypadł, zawołała i aż podskoczyła z radości. Potem wypluła na talerz kawałek pulpeta w sosie pomidorowym i wydubała z niego mały, biały ząb, który starannie zawinęła w sreberko po batoniku. A kiedy wieczorem mama skończyła jej czytać bajkę, Hania włożyła ząb pod poduszkę i zapytała: jak myślisz, co przyniesie zębowa wróżka? Na pewno coś ładnego, powiedziała mama i pocałowała Hanię na dobranoc. Zasypiając, Hania dotykała językiem pustego miejsca po zębie i zastanawiała się, co chciałaby najbardziej. Może lalkę? Najlepiej z własnym domkiem i kompletem ubranek. A może brokatowe mazaki świecące w ciemności? Albo film o dzielnych agentkach? Niech już będzie to rano, pomyślała i żeby się szybciej zasnąć, mocno zasnęła powieki. Natychmiast po przebudzeniu sięgnęła ręką pod poduszkę. Zęba nie było. Nie było też lalki ani mazaków, ani nawet filmu. Pod poduszką nie było niczego oprócz lwa. Żółtego lwa z okrągłymi, mięciutkimi uszami, gęstą krzywą i długim ogonem. Lew uśmiechał się od ucha do ucha, a w grubej łapie trzymał walizkę na kółkach. A więc to wszystko? Pomyślała rozczarowana. Tak długo czekałam na zębową wróżkę, a ona przyniosła mi puszowego lwa? Sprawdziła jeszcze raz. Ale pod poduszką nie było nic więcej. Absolutnie nic. Wróżka najwyraźniej ją oszukała. Chciałam lalkę albo mazaki, rozpłakała się Hania. Przecież to całkiem fajny lew. Zobacz, zobacz jak ładnie się uśmiecha, powiedziała mama wychodząc do pokoju. Ale ja go nie potrzebuję. Niech ta głupia wróżka go sobie zabiera, darła się Hania. Jednak mama już nie zwracała na nią uwagi.
bo właśnie w przedpokoju zadzwonił telefon. Obrażona na zębową wróżkę, mamę i wszystkie telefony świata, Hania cisnęła lwa na najwyższą półkę regału z książkami i na długi czas zupełnie o nim zapomniała. Tego dnia Hania obudziła się z samego rana, ale nie otworzyła oczu, leżała i czekała, aż mama jak zwykle zawoła z kuchni: wstawaj, córeczko, śniadanie na stole. Jednak mama się nie odzywała, a do uszu Hani dochodził jakiś tajemniczy szelest. Pewnie rodzice grabią liście w ogrodzie, pomyślała zaspana. Po chwili jednak przypomniała sobie, że przecież mieszkają w bloku i nie mają żadnego ogrodu do grabienia. Usiadła na łóżku i spojrzała w kierunku drzwi, ale ku swojemu przerażeniu zobaczyła, że drzwi nie było. Mało tego, chociaż tu zupełnie niemożliwe, nie było też pokoju ani podłogi, ani w ogóle niczego, to znaczy niczego znajomego. Zamiast nocnej lampki, szydełkowych firanek w oknie, regału z książkami i pomarańczowego dywanu, wszędzie pieły się nieznane, groźnie wyglądające rośliny o postrzępiałych liściach. Niektóre z nich wspinały się po nogach łóżka i wyglądały zupełnie jak węże. Nagle wśród tego gąszczu coś się poruszyło, a Hania po raz kolejny usłyszała tajemniczy odgłos i zobaczyła, jak z pomiędzy liści wyłania się wielka łapa. Więc naprawdę trudno się dziwić, że wrzasnęła tak głośno, jak jeszcze nigdy w życiu, i schowała głowę pod poduszkę. To wszystko tylko mi się śni. Zaraz się obudzę i mama powie, że śniadanie jest owsianka. A ja powiem, że chcę płatki i wszystko znowu będzie normalne, wyszeptała. I rzeczywiście, w tym samym momencie tuż obok niej odezwał się głos. Niestety, z pewnością nie należał on do mamy Hani. Tylko bez paniki, moja droga, tylko bez paniki. Lucjan już do ciebie idzie. Lucjan? Jaki znowu Lucjan? Pomyślała Hania, a głos wydał się na tyle miły, że odważyła się wyjrzeć spod poduszki. Ale tylko na chwilę, bo to, co zobaczyła, spowodowało, że natychmiast naciągnęła ją z powrotem na głowę. Przed jej łóżkiem stał wielki lew ubrany w pasiak. Te szorty. Za sobą trzymał walizkę na kółkach. Naprawdę mnie poznajesz? Zapytał. Hania przytknęła głośno ślinę i odsłoniła jedno oko. Rzeczywiście, już gdzieś widziała tego głupkowatego. I jego głupkowaty śmiech. I ta walizka. Na co mu walizka? Pomyślała Hania i w tym momencie przypomniała sobie, skąd zna tego lwa. Identycznego przyniosła jej przecież ta okropna zębowa wróżka. Ale przecież to niemożliwe, wyszeptała. No cóż, na świecie zdarzają się czasem rzeczy bardzo dziwne, powiedział lew. Na przykład dziewczynki, którym nie podobają się pluszowe zabawki. Kiedy Lucjan wspomniał o zabawkach, Hania nagle bardzo zatęskniła za domem. Ja chcę do mamy, rozpłakała się. Przykro mi, moja droga, to chwilowo niemożliwe, ale wszystko w swoim czasie, wszystko w swoim czasie, powiedział lew. Ale ja nie chcę w żadnym swoim czasie, ja chcę teraz. No tak, rozumiem. Tak. Tak lew Lucjan rozejrzał się bezradnie dookoła, jakby z nadzieją, że na którymś drzewie przypięta jej instrukcja obsługi płaczących dziewczynek. Niestety, najwyraźniej zdany był na własne siły. Wziął się więc w garść. Obiecuję, że zrobię wszystko, żeby teraz było tak, jak szybko, jak to jest możliwe. Wytrzyj buzię,
Musimy ruszać w drogę, powiedział łagodnie i podał Hani miękką, ciepłą łapę. Już ponad godzinę przedzierali się przez gąszcz. Teraz, kiedy Lucjan jedną łapę miał zajętą trzymaniem za rękę Hanią, walizka służyła mu do torowania sobie drogi. Pchał ją przed sobą jak kosiarkę do trawy, pogwizdując wesoło pod nosem, i dziewczynka po raz pierwszy pomyślała, że to wszystko jest nawet zabawne. Trochę jak historie o przygodach tapatików, które czytał jej tata. Nadal jednak nie miała pojęcia, dokąd idą. Nie była też pewna, czy wie, że to Lucjan, chociaż maszerował przed siebie z bardzo zadowoloną miną. Kiedy jednak po raz kolejny minęli ten sam złamany pień dziwnego fioletowego drzewa, odważyła się zapytać: dokąd właściwie idziemy? Powiedziała to jednak tak cichutko, że jej głosik utonął w szeleście liści, czasku gałęzi i gwiździe Lucjana. Więc znowu szli przed siebie i znowu doszli do piasiastego fioletowego pnia. A potem jeszcze raz i jeszcze, aż w końcu Hania zebrała się na odwagę i zawołała: chciałam o coś zapytać. Lew Lucjan zatrzymał się i uśmiechnął szeroko, pokazując błyszczące kły. A, to pytaj, pytaj, kto pyta, nie błądzi, zawołał tubalnym głosem i znów uśmiechnął się przyjaźnie. No właśnie. No właśnie, chciałam zapytać, czy my przypadkiem nie błądzimy? Błądzimy? Ależ skąd, moja droga? Ależ skąd? Idziemy dokładnie tam, gdzie trzeba. Naprawdę trudno jest sprzeczać się z kimś, kto jest od nas 3 razy większy, ma wielkie zęby i ogromną grzywę. Ale już 7 raz mijamy to fioletowe drzewo, więc pomyślałam, że... Nie dokończyła, bo lew groźnie potrząsał grzywą i pochylił się nad nią. Uważasz, że pomyliłem drogę? Zapytał z niezadowoloną miną. To całkiem możliwe, chyba rzeczywiście zapomniałem spojrzeć na mapę. Jednym zręcznym pociągnięciem pazura otworzył walizkę. Wyjął z niej elegancko oprawioną grubą książkę pełną poskładanych map. Pochylił się nad nią i zagłębił w lekturze. A jednak dobrze, że się odezwałam, pomyślała zadowolona. Inaczej nie wiadomo, jak długo kręcilibyśmy się w tym lesie, odetchnęła uspokojona. Lucjan, który właśnie skończył studiowanie map, rozglądał się dookoła, pomrukując pod nosem w prawo, w lewo, do polanki przez strumyk. Książkę położył na pniu i Hania mogła się teraz dokładnie przyjrzeć kolorowej okładce. Powoli, głośno, bo inaczej jeszcze nie umiała, odczytała widniejący na niej napis: Weekend w krainie zębowej wróżki. Z kompletem map. Ze zdjęciami, z trasami wycieczkowymi, dodał lew, nie kryjąc dumy. Ale Hania nie podzielała jego radości. Przerażona rzuciła się do ucieczki. No coś ty najlepszego narobiła. Tu jest wyraźnie napisane, nie można poruszać się tylko do przodu. Nie wolno zawracać, zezłościł się lew. Do zębowej wróżki za nic świecie tam nie pójdę. Hania w ramach protestu kucnęła na trawniku. Zdaje się, że nie masz wyjścia. Tylko ona wydaje bilety powrotne, stwierdził Lucjan. Ale ja mówiłam o niej, że jest głupia i teraz ona na pewno zechce mnie ukarać. Dlaczego od razu nie powiedziałeś mi, że jestem tu za karę? Rozpłakała się Hania. Za jaką karę? Co ty pleciesz? Zlitował się lew. Jeśli to nie kara, to dlaczego tutaj jestem? Zapytała Hania, pociągając nosem. Cóż, moja droga, właściwie sam nie wiem. Czasami pewne rzeczy się zdarzają. Czy nam się to podoba, czy nie?
Nagle wrzasnął i zerwał się na równe łapy. Coś boleśnie uszczypnęło go w ogon, a może ugryzło? Zanim zdążył się nad tym zastanowić, gdzieś z dołu rozległ się rozwścieczony pisk. Nie jestem kanapą, ty żółta kupo pluszu. Lhania i Lucjan spojrzeli w dół. Z ziemi wystawała niewielka główka z ogromnym nosem i rumianym obliczem, zwieńczona czerwoną czapeczką. Kiedy przyjrzeli się uważniej, dostrzegli w trawie kilka innych takich główek, a potem jeszcze więcej i jeszcze więcej. Przepraszam najmocniej, powiedział zwieszany Lucjan, nie zauważyłem. Jak jesteś ślepy, to kup sobie okulary, wrzasnął krasnoludek. A pozostałe głowy zawtórowały mu, gwiżdżąc i pokazując języki. Naprawdę? To było niechcące? Zawołała Hania. Bo żalej się zrobiło lwa. Przecież Lucjan przeprosił, nie musicie być niemili. Musimy, musimy, bardzo lubimy, krzyknął jeden z krasnoludków. Przypominało to atak ogrodowy z raszczali i Lucjan próbował zasłonić Hanię walizką. Śmiechozol, zawołał, pokazując im butelkę. Koncentrat czystego poczucia humoru, bez konserwantów. Idealny na złośliwości, dodaje gratis, powiedział i zachichotał. Do czego? Do tych gadających rzodkiewek? Zapytał zaskoczony Lucjan. Jakie rzodkiewki? Oburzył się człowiek w żółtych kaloszach. To sadzonki krasnali ogrodowych. Kiedyś hodowałem róże, ale teraz to już przeżytek. Trzeba je podlewać, przycinać. Klienci wolą krasnale. Ale one są okropnie niemiłe i brzydkie. Etam. Etam od razu brzydkie? W hodowli są rzeczywiście trochę uciążliwe, ale za to sprzedają się świetnie, po prostu znakomicie. Nie, zawołali zgodnie Lucjan i Hania. Łapiąc się za ręce, nie chcemy krasnali, szukamy zębowej wróżki. Szli asfaltową drogą w kierunku wskazanym przez człowieka w żółtych kaloszach, mijając przydrożne reklamy, na których wymalowane były smakowite potrawy. Poczuli, że są głodni. Przyspieszali kroku i wkrótce zamazane budynki zaczęły nabierać kształtów. Czerwony, płaski dach, żółte, przeszklone ściany. Czy to dom zębowej wróżki? Zapytała Hania. Smakoland, przeczytał w końcu z wysiłkiem. Świetnie się składa, to chyba restauracja. Nie mylił się, to była restauracja kompletnie pusta. Ponura kelnerka przywlekła do nich sznurając klapkami i z posępną miną rzuciła na stolik jadłospis. Patiszony na ostro? Zupa z jackfruta? Przeczytał Lucjan. Brzmi dość tajemniczo. A co to jest pit-pit w sosie z karamboli? Sam pan zobaczy, odpowiedziała bez uśmiechu kelnerka. Nie zabrzmiało to zachęcająco. Ale cóż, złożyli zamówienie. A kiedy kelnerka odeszła na zaplecze, Hania odezwała się nieśmiało. Wiesz co, Lucjan, chciałam cię przeprosić. Za to... Jak się zachowałam? Kiedy znalazłam cię pod poduszką, musiało być ci przykro. No tak. Rzeczywiście, Haniu, to było niemiłe, pokiwał głową Lucjan, ale cóż? Nie mogę być zbyt wymagający. Życie pluszowego lwa nie jest usłane różami. Mama zawsze mi powtarzała, zębowa wróżka jest twoją mamą? Spytała Hania z nadzieją. Ależ skąd? Roześmiał się lew. Moja mama to moja mama. Ale jaka ona jest, ta wróżka? Jak wygląda? Czy ma skrzydła? Dopytywała się Hania. Skrzydła? Niekoniecznie. Zresztą to, jak wygląda, nie ma żadnego znaczenia, powiedział Lucjan.
W tym właśnie momencie kelnerka wniosła zamówione potrawy. Tamarynda po tasmańsku, mruknęła, stawiając przed Hanią talerz szaroburej brei. Drugi taki sam. Postanowiła położyć przed nosem Lucjana ze słowami: pandemus zapiekany. Spojrzeli z przerażeniem na kelnerkę, ale ona tylko wzruszyła ramionami. Przyprawy, potrzebne są przyprawy, powiedział i sięgnął do walizki. Wyjął z niej dwa pojemniczki w kształcie solniczek. Na jednym było napisane wyobraźnia, a na drugim dobra wola. Ja tego nie zjem, oświadczyła kategorycznie Hania. I przełykając silnie, rozpaczliwie zatęsknęła za domowym obiadem. Masz wybór, albo umrzeć z głodu, albo wyobrazić sobie, że te naleśniki z twarogiem i truskawkami, stwierdził lew. W brzuchu Hani burczało coraz głośniej, więc dodała najpierw mnóstwo wyobraźni, a potem jeszcze więcej dobrej woli i z zamkniętymi oczami sięgnęła po widelec. Naleśniki, naleśniki, prawdziwe naleśniki, zawołała, przełykając pierwszy kęs, ale przecież to niemożliwe. Już to dzisiaj mówiłaś, roześmiał się lew i otarł pysk serwetką. Kiedy opuścili Smakoland, słońce jak wielki czerwony pomidor toczyło się powoli za horyzont. Nieubłaganie zbliżał się wieczór. Już za trzecim zakrętem zobaczyli wyłaniającą się za drzew górę. Tuż pod jej zielonym zboczem wznosił się ceglany budynek. W recepcji powitał ich maleńki, łysy człowieczek z rudymi wąsami. Na długo zostajecie? Zapytał. Tylko na jedną noc, odpowiedział Lucjan i Hania. Ależ oczywiście, oczywiście, bardzo się cieszę. Musimy jak najszybciej dojść do zębowej wróżki, powiedział lew. Tak, a ja znam drogę do zębowej wróżki, która prowadzi właśnie przez naszą górę. Ale pokonać ją jest niełatwo, dodał. Wspinaczka trwa długo i jest niezwykle uciążliwa. Strome zbocza, dzikie zwierzęta, trujące rośliny. Krwiożercze owady, porywiste wichry. Z satysfakcją wyliczał na palcach recepcjonista. I to wszystko na tej jednej górze? A wygląda tak przyjemnie, zdziwił się lew. O, to tylko pozory, poza tym. Poza tym, czy możemy prosić o klucz? Grzecznie, ale stanowczo przerwał mu Lucjan. Wyciągnął łapę. Jestem bardzo zmęczony. Nie chcecie posłuchać, co strasznego przydarzyło się waszym poprzednikom? Dziękujemy bardzo. Dobranoc, uciął rozmowę lew. Złapał Hanie walizkę i pomaszerował do pokoju numer 5. Pokój był bardzo duży. Przytulny, z miękkim dywanem i wielkimi łóżkami. Kiedy już leżeli pod kołdrami, Lucjan zauważył, że Hania dziwnie się kołysze. A ty co, boisz się? Zapytał. Nie, wyszeptała Hania drżącym głosem. Ja tylko tak się trzęsę, bo dlaczego nie chciałeś posłuchać, co jeszcze ten wąsacz chciał nam powiedzieć? Mam wrażenie, że trochę przesadzą. A poza tym, tu Lucjan lekko się zawahał. Bałem się, że jego opowieści za bardzo mnie przestraszą. To lwy też się boją, zdziwiła się Hania. Każdy czasem się boi, westnął lew. Na chwilę zapadła cisza. Obudziło ich słońce. Wstali i zbiegli na dół. Recepcjonista zdejmował właśnie z wąsów różowe lokówki. Takie długie wąsy są pewnie niewygodne, zapytała ze współczuciem Hania.
Co noc nakręcam je na wałki, ale pod koniec dnia i tak się wyprostują. Nie lepiej byłoby przyciąć? Zaproponował lew. Sam pan sobie przytnij, zawołał łysy człowieczek, patrząc z zawiścią na jego bujną grzywę. No to którędy najkrócej na tą górę? Zamienił temat Lucjan. Na górę? Jaką górę? Góry nie ma. Jak to nie ma? Zbaraniał Lucjan. Po prostu wczoraj była, a dzisiaj nie ma. Poszła sobie, oznajmił człowieczek, wykładając na kontur młotek i gwoździe. No to po co pan nas straszył? Tak się baliśmy i co teraz? Wszystko na darmo? Zawołała Hania. Ależ skąd? Nie pozwolę, żeby w moim hotelu cokolwiek się zmarnowało. Recepcjonista skierował ich do wyjścia. Zamiast góry mamy teraz jezioro. W ramach rekompensaty za niespodziewane zmiany oferujemy darmowy karnet do naszego hotelowego salonu piękności. Komputerowy dobór fryzury, permanentny makijaż, solarium, błotna sauna, a wszystko pod okiem doskonałych fachowców. Niestety lwów nie przyjmujemy. Złapała Hanię za rękę i zanim Lucjan zdążył się obejrzeć, zamknęła mu drzwi przed nosem. Pani ekspedientka. Oszołomiony niespodziewanym przebiegiem zdarzeń, lew usiadł na walizce i nie spuszczał wzroku z drzwi, za którymi zniknęła Hania. I jak wyglądam? Zapytał głos Hani. Lucjan podrapał się po głowie, otworzył walizkę, pogrzebał w niej chwilę i podszedł do zdrobniaczałej dziewczynki. Nawet nie próbował jej pocieszać. To dla ciebie, powiedział, wręczając jej koszulkę z nadrukiem napisem. Jestem Hania. Dlaczego mi to dajesz? Żebyś nie zapomniała, że w środku jesteś wciąż taka sama. Zmienili ci tylko opakowanie. Ja też włożę taką koszulkę z napisem Jestem Hania, zapytała dziewczynka z bladym uśmiechem. Nie, nie, z napisem jestem lwem, odpowiedział Lucjan i delikatnie pogładził Hanię po głowie. Ale przecież ty się nie zmieniłaś, wszyscy widzą, kim jesteś, powiedziała Hania. Wszyscy widzą, ale ja sam czasem o tym zapominam, mruknął Lucjan. Wyszli z hotelu. Po górze nie było śladu. W miejscu, gdzie jeszcze wczoraj widniało zielone zbocze, rozlewało się teraz turkusowe jezioro. Wiedzieli, że aby dotrzeć do zębowej wróżki, powinni przeprawić się na drugi brzeg. Nie mieli jednak pojęcia, jak to zrobić. Już dość długo szli wzdłuż brzegu, ale nadal nie widać było, prócz gęstych szuwarów. Z nieba lał się żar, a z Hani strumyczki niebieskiego potu. No dobrze, może rzeczywiście trochę przesadziłem, ale skąd miałem wiedzieć, że jest taki nerwowy, zakłopotany Lucjan ogarnął z czoła spoconą grzywę. Ale nie martw się, Haniu. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym nie zaprowadził jakiegoś dziecka do zębowej wróżki. To ty już tam byłeś? I nie znasz drogi? Zirytowała się Hania. Problem w tym, że ta kraina ciągle się zmienia. Każdy, kto tu przybywa, musi pokonać własną drogę, wyjaśnił lew i właśnie w tym momencie oboje zauważyli wśród szuwarów drewniany pomost, do którego przymocowana była łódka. Kiedy Lucjan mocował się z łańcuchem, Hania położyła się na brzegu i zaczęła przyglądać swojemu odbiciu w wodzie. Czy to mi tak zostanie? Zapytała zrezygnowana. Myślę, że nie. Na pewno nie, wymamrotał lew. Wsiedli do łódki, ale nie odpłynęli daleko. Nagle na jeziorze gwałtownie zabulgotało i wynurzył się z niego potwór. Potwór! Wrzasnęła Hania i zerwała się na równe nogi. Łódka niebezpiecznie zachybotała, a struchlały lew wpuścił wiosła do wody. Uciekamy, ryknął Lucjan i w panice zaczął wiosłować łapami.
panicznie miotali się po jeziorze. Przez kilka minut potwór o gigantycznej głowie przyglądał się z filozoficznym spokojem, po czym podniósł wielką łapę i pacnął nią w łódkę. Spokój, powiedział stanowczo, i przestań machać łapami, bo zaraz pójdziesz na dno, zwrócił się do Lucjana, podając mu wiosła. Potwór, potwór, darła się nadal Hania, no co ty? Myślisz, że lepiej wyglądasz? Zdenerwował się potwór. Dajcie mi w końcu dojść do głosu. Hania zamilkła. Po pierwsze, nie jestem żaden potwór, tylko potwora. Potwora i z jeziora. Po drugie, nie oceniajcie nikogo po wyglądzie. Czy to moja wina, że nie jestem pięknością? Przecież nie chcę nikomu zrobić krzywdy. Widzę, jak jesteście zmęczeni. Od paru minut próbuję wam pomóc. Tak lubię pomagać i nie rozumiem, dlaczego wszyscy się mnie boją, powiedziała potwora. Lucjan i Hania spojrzeli na siebie w zdumieniu. Choć trudno zaufać komuś o wyglądzie smoka, czasami warto. Potwora okazała się przemiłym stworzeniem. Cierpliwie próbowała nauczyć Lucjana wiosłować. Niestety, mimo obopólnych starań, łódka wciąż kręciła się w kółko. Nie przejmuj się. Jesteś przecież lwem, a nie bobrem. Potwora poklepała smutnego lwa po łopatkach. Wdzięczny lew otworzył walizkę, wyjął z niej czapek kąpielowy wielkości dmuchanego basenu i wręczył potworze. Cudownie! Teraz woda nie będzie moczyła mi loczków, zawołała zachwycona. Skąd miałeś w walizce tak ogromny czepek? Widziałeś, że spotkamy potworę? Zapytała Hania. Nie miałem o tym pojęcia. To czarodziejska walizka, nigdy nie wiem, co w niej znajdę. Ale fajnie. Też bym chciała mieć coś takiego, westchnęła zazdrością Hania. Każdy ją ma. Tylko nie wszyscy o tym wiedzą, roześmiał się lew i rozejrzał dookoła. Dotarli właśnie na porośnięte wrzosami wzgórze. Witam, witam serdecznie, jestem waszym instruktorem, zawołał radośnie. Zanim polecicie, życzycie sobie wykład teoretyczny? Zapytał, otwierając bagażnik, z którego wyciągnął jakieś tajemnicze urządzenie. Polecimy, powtórzył lew niepewnie. Hani z wrażenia odebrało głos. Urządzenie, które rozkładał na trawie człowiek w pilotce, nie przypominało niczego, co do tej pory widziała. No tak, podobno chcecie się zobaczyć z zębową wróżką. Czy może zaszła jakaś pomyłka? Zapytał instruktor. Nie, nie ma żadnej pomyłki. Tylko nigdy jeszcze nie latałem i nie wiem, czy potrafię. Latanie na paralotni? Jest jak jazda na rowerze, uśmiechnął się człowiek w pilotce. Lucjan z powątpiewaniem potrząsnął grzywą. Nagle poczuł w swojej łapie małą rączkę. Poradzimy sobie, zobaczysz. Przecież jesteśmy razem, ja z tobą, a ty ze mną, pamiętasz? Powiedziała Hania. Lew spojrzał z podziwem na dziewczynkę. No tak, lecimy. Powiedział i usadowili się na paralotni. Nie boisz się? Zapytał Hanie lew. Pewnie, że się boję, a ty nie? Roześmiała się dziewczynka. Teraz trzeba tylko dobrze się rozpędzić. Biec z całych sił, a kiedy ziemia ucieknie nam spod nóg, po prostu wzbić się w powietrze. Lecimy! Zawołali uradowani i spojrzeli w dół. Lecieli długo. To wznosząc się, to opadając, wiatr rozwiewał grzywę lwa i włosy Hani. Morze, Lucjanie, morze, zawołała Hania. Przelatywali teraz nad białymi wydmami i wyglądało na to, że jeśli nie chcą wykąpać się razem z paralotnią, czas pomyśleć o lądowaniu. Rady udzielone przez człowieka w pilotce okazały się bardzo przydatne i już wkrótce opadli miękko na ciepły piach. Brawo, brawo, nie sądziłem, że pójdzie wam aż tak dobrze. Rozległ się za plecami kobiecy głos.
Daliby głowę, że kiedy lądowali, plaża była kompletnie pusta. Teraz jednak tuż obok stał drewniany leżak, który był całkowicie wypełniony grubą panią w stroju kąpielowych i wielkich okularach przeciwsłonecznych. Nasmaruj mi plecy, kochana, poprosiła, wyciągając do Hani rękę z olejkiem do opalania. Zaskoczona dziewczynka posłusznie wykonała polecenie. Wtarła sobie w dłoń resztę olejku, zobaczyła, że odzyskują one swą dawną barwę. Nałóż sobie jeszcze na buzię, powiedziała gruba pani. Wystarczy odrobina i będziesz wyglądała jak dawniej. Skąd pani wie, jak kiedyś wyglądałam? Zapytała zdumiona Hania. No cóż, w końcu jestem zębową wróżką, roześmiała się. Ale przecież wróżki wyglądają zupełnie inaczej, zaprotestowała Hania. Mają spiczaste czapki i różdżki. I, chciała jeszcze dodać, ale nie są takie grube, jak w ostatniej chwili ugryzła się w język. No tak. Kiedyś rzeczywiście tak było, powiedziała wróżka, ale nie zajmujemy się mną, ty jesteś teraz najważniejsza, pewnie chcesz wrócić do domu. O tak, mogę, naprawdę? Hania aż podskoczyła z radości, ależ oczywiście. Odbyłaś długą drogę i nikt nie zmierza trzymać się tu dłużej niż to konieczne. Najpierw jednak musimy załatwić sprawę prezentu. Wiem, że on ci się tam nie spodobał. Tu wróżka, palcem zdobionym pierścionkiem z perłą, dziobnęła Lucjana, w którym w milczeniu siedział na piasku. Hania ze wstydem spuściła głowę. Była pewna, że teraz zębowa wróżka zacznie jej robić wyrzuty. W zasadzie jestem nieomylna, ale czasem może zdarzyć się jakieś niedopatrzenie, powiedziała w końcu. Lew udawał, że nie zwraca na to wszystko uwagi, ale słyszał. Wymienić Lucjana na to? Hania aż zatrzasnęła się z oburzenia. Przyjaciół się nie wymienia. Aha, więc jednak się nie pomyliłam, upewniła się wróżka. No to świetnie, w takim razie czas do domu. Hania podeszła do lwa, mocno go objęła. I zębowa wróżka wyjęła z torby małą pieczątkę. Proszę powiedz, co robić pani z tymi zębami? Zdążyła jeszcze zapytać Hania. Zamieniam je w perły, roześmiała się zębowa wróżka, przybijając na dłoni pieczątkę z napisem bilet powrotny. Hanie obudził stukot. Pewnie Lucjan źle przywiązał łódkę do pomostu, pomyślała. Ale to nie stukania żadnej łódki, tylko pantofle kogoś, kto właśnie wchodził do pokoju, mama. Mama? Mama? Wrzasnęła uradowana Hania. O, jak miło, że jesteś dziś w dobrym humorze, uśmiechnęła się mama. I cieszę się, że w końcu polubiłaś tego lwa. Dopiero wtedy Hania zauważyła, że cały czas tuli do siebie Lucjana. Ściskał w łapie walizkę i wyglądał, jakby nigdy nie wyrzekł ani słowa. Wstawaj, córeczko, śniadanie na stole. Przy owsiance mama, zerkając na pieczątkę od zębowej wróżki, zauważyła bardzo dziwne tatuaże, dodając teraz do chipsów. Hania już otworzyła usta, żeby zaprotestować, że to przecież nie jest żaden tatuaż. Ale w ostatniej chwili zrezygnowała. Mama i tak by nie uwierzyła, prawda, Lucjanie? Szepnęła do pluszowego ucha. Zjadła śniadanie i wyszła na podwórko. Dziewczynki z jej bloku jak zwykle chichlotały się pod trzepakiem. Podeszła do nich. Już się nie bała. Przecież nie mogły być gorsze od ogrodowych krasnali. Cześć! Wypadł mi ząb, powiedziała. Naprawdę? Pokaż! Zawołała jednak z nich, a pozostałe dziewczynki przestały chichotać i popatrzyły na Hanię z zainteresowaniem. Hania otworzyła buzię, żeby zademonstrować dziurę po zębie, ale kiedy pomacała ją językiem, okazało się, że dziura przestała być dziurą.
Różni ząb. Pierwszy dorosły ząb. Czytała Agnieszka Kowalczyk.